Pokój i dobro. Gośćmi Radia Niepokalanów są dziś pan Paweł Jaworski, założyciel Żołnierzy Chrystusa, i pani Katarzyna Ekiert, mama i także żołnierz. Witam państwa bardzo serdecznie w Radiu Niepokalanów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Boże. Na wieki wieków. Amen. Czy mogliby państwo na początek naszej rozmowy powiedzieć kilka słów o sobie naszym słuchaczom? Tak może bardziej prywatnie, czym się państwo zajmują na co dzień? To może Kasiu, zacznij. Nazywam się Katarzyna Ekiert. Jestem z Bartoszyc, z Warmii Mazur. Jestem młodą mamą. Jestem żołnierzem Chrystusa. I jestem od niedawna, od 23 października, jestem żołnierzem Wojska Polskiego, gdzie złożyłam przysięgę. I staram się teraz do służby zawodowej. Pan Paweł? Jestem warszawiakiem, urodziłem się w Warszawie. Jestem założycielem tej wspólnoty Żołnierzy Chrystusa. Jestem osobą, która nawróciła się, nawracam się codziennie, ale taki zwrot radykalny w moim życiu nastąpił w 2014-2015 roku. Wtedy to Pan Bóg z takiej osoby, która po prostu żyła bardzo, bardzo po ludzku. Nie było w moim życiu Pana Boga. Byłem tylko ja i ja. Dużo było nałogów, dużo było problemów, dużo było smutku, dużo cierpienia. I Pan Bóg podźwignął mnie po prostu w jednej chwili. I od tamtej pory jestem osobą, która idzie za Chrystusem dosyć radykalnie, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Pokochałem Matkę Bożą, pokochałem swoją ojczyznę i praktycznie cały dzień służę, staram się jak najlepiej służyć właśnie Panu Bogu. Oczywiście często zdarza mi się upaść, ale wierzę, że to wszystko ma mnie wzmocnić, że w słabości się doskonali moc i idę za Chrystusem. I tak między innymi tu trafiłem do państwa, między innymi na mojej drodze pojawiła się Kasia. I o tym wszystkim dziś państwu opowiemy oczywiście, ale zanim o Żołnierzach Chrystusa opowiemy, o tym, czym się zajmują, jak powstali, to jeszcze kilka słów chciałam może od pana uzyskać na temat tych początków, tego, co było przed. Właśnie mówi pan o tym, że w jednej chwili Pan Bóg pana wyciągnął z poprzedniego życia. Jak to jest możliwe? Jak to się stało? Co takiego się stało w pana życiu, że taki zwrot nastąpił? Najpierw po prostu byłem osobą, która próbowała sobie ze swoimi problemami poradzić samemu. No, było dużo różnych nałogów w moim życiu. Wychowuję się cały czas na Brudnie, mieszkam. Wpadłem w złe towarzystwo. Nie potrafiłem z tego towarzystwa wyjść. Można powiedzieć, że wchłonęło mnie później. Było dosyć ciężko. Straciłem mamę w międzyczasie, straciłem drugą mamę, bo byłem wychowywany bez ojca od małego. Natomiast wychowywały mnie dwie kobiety, moja mama i jej siostra. Byłem rozpieszczony i właśnie w momencie, kiedy straciłem to, co miałem najcenniejsze, próbowałem ratować się i upadłem na kolana. I to jest moment, w którym Pan Bóg po mojej krótkiej modlitwie, po wołaniu takim do czy jesteś, jeżeli jesteś, to pomóż mi. I wtedy po prostu wszystko zaczęło się zmieniać. Pojawił się jakiś telefon, odebrałem ten telefon, jakiś kolega, który nie odzywał się do mnie od długiego czasu, powiedział w pierwszych słowach w ogóle tej rozmowy, że słuchaj, ja czuję, że w twoim życiu dzieje się coś złego, otwórz Pismo Święte na Przypowieściach Salomona. To mnie już po prostu przeszyło wtedy. Otworzyłem to Pismo Święte i wtedy po prostu Pan Bóg przemówił do mnie, kiedy ja z wiarą chwyciłem właśnie za to Słowo Boże. Pierwszy raz w życiu poczułem niesamowitą moc tego Słowa. To Słowo było żywe i od tamtej pory dzieją się w moim życiu nieustannie cuda i wiele, wiele łask na mnie spływa. Jednym z takich cudów było powstanie Żołnierzy Chrystusa. Przypuszczam, jak to się stało, że postanowił pan taką drogą pójść, taką żołnierską drogą. W momencie, kiedy zacząłem się nawracać, kiedy Pan Bóg mnie podźwignął, kiedy zdałem sobie sprawę, jak ważne są sakramenty,
kiedy zostałem uzdrowiony i uwolniony na mszy w Częstochowie z posługą egzorcysty, kiedy Pan Bóg te wszystkie, to całe zło odciął ode mnie, a w te miejsca... W jednym momencie Pan Bóg zabrał różne złe takie rzeczy? Tak, to było na jednym spotkaniu mszy katolickiej, wspólnoty katolickiej Mamre z posługą księdza egzorcysty, kiedy ja po takiej dobrej spowiedzi z całego życia, dobrze przygotowany zostałem przez takiego kolejnego anioła, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze, Patrycję Brodowską. Pozdrawiam serdecznie Patrycję, jeżeli teraz mnie słyszysz. Ona mnie przygotowała tak po żołniersku. Nauczyła mnie w ogóle tej walki duchowej. Mówiła, jak kiedyś byłem, boksowałem, ale mówi, teraz będziesz bokserem duchowym. I zaczęła mi pokazywać, że ta walka inaczej wygląda w tym świecie niebiańskim i że teraz Pan Bóg nas stworzył do ważniejszych rzeczy niż takie przyziemne jakieś kwestie. I tam po dobrej spowiedzi, kiedy wypisałem z rachunku sumienia właśnie takiego napisanego przez księdza egzorcystę 7-8 stron papieru podaniowego, kiedy to oddałem, kiedy po prostu odcięłem się od tej całej swojej ciemnej strony życia, na tej mszy właśnie ten ksiądz egzorcysta, no po prostu Pan Jezus przez niego oczywiście działał, ale to było niesamowite. Ja walczyłem z tymi nałogami długie lata, po ludzku to było, no upadałem, no nie dawałem rady sobie, a tam praktycznie jednego dnia Pan Bóg zabrał ode mnie palenie papierosów, nałóg, obrzydliwy nałóg, palenie marihuany, alkohol, nieczystości. No po prostu poczułem niesamowitą ulgę, a najpiękniejszym momentem było to, kiedy Pan Bóg po uwolnieniu za sprawą tego księdza w te puste miejsca, to on tak cytuję z tego, co pamiętam, on mówił, że Panie Jezu, teraz te puste miejsca napełni go darami, charyzmatami Ducha Świętego, tam w imieniu chyba ewangelizacji, już nie pamiętam. Natomiast ja po prostu zacząłem po tym kościele biegać taki szczęśliwy, taki byłem lekki. No, byłem tak szczęśliwy jak nigdy. Nie wiedziałem, że można być takim lekkim człowiekiem. Pamiętam, że jakaś koleżanka, która była z nami wtedy, mówiła, jaką ty masz inną twarz, że twarz mi się zmieniła, że tak rozjaśniałem ja. No czułem po prostu niesamowitą radość i nagle po powrocie już po prostu w głowie były inne myśli. Ja przede wszystkim to obiecałem sobie, że zabiorę tam wszystkich na tą mszę, żeby to każdemu pokazać, tych wszystkich swoich kolegów, co oczywiście nie było trudne, bo dopiero zrozumiałem sobie, jak ciężko jest na taką mszę zabrać kogoś, kto jest bez spowiedzi, czy jest niewalony. Natomiast Pan Bóg zaczął stawiać nowych ludzi na mojej drodze, czyli z takiego życia, gdzie po prostu lubiłem się bawić i dużo rozpusty było w tym życiu i takiego życia, że czułem, że ten czas to przepływa mi przez palce, że tracę najcenniejsze chwile swojego życia. Nagle Pan Bóg daje mi tutaj czas i możliwości odrobić ten stracony czas. Poznałem kombatantów, żołnierzy, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Poznałem wspaniałych ludzi młodych, którzy kierują się właśnie wartościami takimi jak Bóg, honor i ojczyzna, czyli no, wywrócił Pan Bóg, zmienił całkowicie moje myślenie i od tamtej pory właśnie powstał taki, najpierw zauważyłem, jak diabeł stara się młodym ludziom zniekształcić obraz wiary katolickiej. To mnie najbardziej zabolało, a że Pan Bóg nie zabrał mi tego i pamiętałem, jak ja byłem, to starałem się to wykorzystać, uznałem, że to jest dar i starałem się to wykorzystać właśnie, żeby pokazać młodym ludziom to piękno, pamiętając, jakie pułapki były wcześniej. I właśnie takie natchnienie powstało, żeby założyć najpierw fanpage Żołnierzy Chrystusa. Nazwa, to też było kilka pomysłów na tą nazwę. Natomiast pamiętam właśnie, jak będę chciał o coś ważnego zapytać, to właśnie ta Patrycja mi powiedziała, żebym sobie otworzył Pismo Święte i wtedy Pan Bóg mi może podpowiedzieć. I tak było z nazwą. Ja otworzyłem Pismo Święte. Praktycznie jak rzuciłem wzrok na któryś tam werset, był żołnierz w tym cytacie i tak właśnie Żołnierze Chrystusa powstali. To było w 2015 roku, w drugiej połowie. No i taki był plan, ale później jak powierzyłem tą wspólnotę na Jasnej Górze podczas oblężenia Jasnej Góry, męskiego oblężenia Jasnej Góry, kiedy przypieczętowałem jeszcze swoje życie Maryi właśnie podczas pielgrzymki do Medjugorje, ta wspólnota zaczęła nabierać takiej galaktycznej prędkości. Ja wtedy zapamiętałem do końca życia te słowa i powtarzam je Maksymiliana Kolbe właśnie, też niesamowite. I cytuję je za każdym razem, jak mam możliwość, że jak modlimy się bezpośrednio do Pana Boga, do Pana Jezusa, to jakbyśmy wchodzili na 10. piętro po schodach. Natomiast jeżeli my modlimy się przy stawiennictwem Matki, przy Najświętszej, tak byśmy wjeżdżali windą. I to po prostu, Ja to poczułem, jak Maryja po prostu wzięła tą wspólnotę w swoje ręce i zaczęła ogarniać temat.
początki zresztą, mam wrażenie, pana wspólnoty są trochę zbliżone do początków wspólnoty ojca Maksymiliana, do Rycerstwa Niepokalanej. W ogóle taki podobny rycerski wątek, prawda? Gdzie on też jakby dostrzegł ten świat, tę laicyzację, zagrożenie ze strony masonerii i postanowił założyć właśnie organizację taką walczącą duchowo, zdobywającą świat dla Chrystusa przez Matkę Bożą. Więc taki wątek maksymilianowski. Ja najbardziej cenię pana. Znaczy, najbardziej, największe podobieństwo widzę, bo Pan Bóg nam daje świadomość, jak ważne są media. I pamiętam takie słowo Maksymiliana, jeżeli nie będziemy mieć mediów, to kościoły będą puste. Mm-hmm. I to jest, no ta wojna toczy się w tej chwili w mediach, no mamy świadomość, Pan Bóg nam daje tą świadomość, no łaska Ducha Świętego nam tą mgłę rozmywa i widzimy dużo więcej niż osoby, które nie żyją sakramentami, no i widzimy, jak ważne są media, także też we wspólnocie Żołnierzy Chrystusa staramy się tutaj kontynuować to właśnie, tą dziedzictwo i mądrość świętego Maksymiliana Kolbe. Poza tym to jest taki mocarz Boży, a on też nas uczy tego, że żeby się nie ograniczać, czyli też nam daje Pan Bóg no, kompanów do Maksymiliana Kolbe, czy to święty Jan Paweł II, czy święty Andrzej Bobola. W naszej wspólnocie nie ograniczamy się na jednego patrona, mamy kilku patronów. Oczywiście głównym patronem jest Matka Boża Łaskawa, Strażniczka Polski, która jest z nami od męskiego różańca, od momentu, kiedy połączyliśmy się z innymi wspólnotami na męskim różańcu i z perspektywy 2-3 lat po prostu wiemy, że ona jest naszym głównym patronem, natomiast naszym patronem jest również święty Jan Paweł II, Michał Archanioł, święty Stanisław Papczyński, patron dzieci narodzonych, także tutaj mamy, nie ograniczamy sami się. Mocarze. Samych mocarzy Bożych, dokładnie. Wspólnota Żołnierzy Chrystusa, tak jak pan mówi, powstała w roku 2015. Pomysł. Czym się zajmuje ta wspólnota? Kto może do niej należeć? Jak to wygląda dziś? Wspólnota Żołnierzy Chrystusa, głównym charyzmatem naszej wspólnoty na przestrzeni właśnie tego czasu jest ewangelizacja młodych ludzi. Ta ewangelizacja bardzo często przebywa w drodze. My dużo pielgrzymujemy. Ewangelizacja na kółkach. Jeździmy do Medjugorje, jak była przed pandemią, były cyklicznie tam mszy z modlitwą o uzdrowieniu, uwolnienie, tam po 2-3 autokary się zbierało tych ludzi. Jeździmy na Jasną Górę, ale również uczestniczymy w różnych akcjach tego typu, jak męski różanie, czyli publicznie uświadamiamy młodych ludzi, po której stronie stajemy. Nie wstydzimy się naszej wiary, też zdajemy sobie sprawę, jaką rolę gra wstyd, jaką batalię toczy młody człowiek, żeby przełamać się modlitwą różańcową, czy nawet znakiem krzyża w swoim środowisku. Także tu chcemy pokazać i dodać odwagi młodym ludziom właśnie poprzez takie inicjatywy, ale też przez taką formację, przez orkę. Nie chcemy tylko takich fajerwerków samych, tylko zdajemy sobie sprawę, że tu potrzeba zwyczajnej pracy. I też dlatego nawiązujemy dużo właśnie takiego do wojskowego marszu. Dużo mój świętej pamięci dowódca, bo jestem również komendantem w Inspektoracie Wolność i Niezawisłość, pan pułkownik Leszek Mroszkowski, on był żołnierzem niezłomnym, mówił, że tak naprawdę codzienny dzień żołnierza to nie były jakieś strzelaniny, jakieś spektakularne zwycięstwa, tylko maszerowanie w głodzie, w zimnie i to była taka prawdziwa wojna. No i też staramy się to przełożyć młodym ludziom, pokazać, że to właśnie konsekwencją jest codzienna modlitwa sukcesu, codzienna Eucharystia, codzienna możliwie adoracja. Jeżeli upadamy, idziemy do spowiedzi, czyli to jest taka orka po prostu w codziennej walce, jak to święta Faustyna powiedziała, że zaczynam dzień walką i kończę walką, tak właśnie jest żołnierzem Chrystusa, że my nie możemy być tylko tym żołnierzem Chrystusa przez godzinę na spotkaniu, czy gdzieś na różańcu męskim, ale ten żołnierz Chrystusa jest od momentu, kiedy otworzy oczy, do momentu, kiedy zamknie oczy, ma cały czas służyć Panu Bogu, oczywiście pamiętamy o tym i nie wywyższamy się absolutnie, bo jesteśmy wielkimi grzesznikami. Do naszego środowiska nasz charyzmat, można powiedzieć też za moim przykładem, dużo jest osób, które miało problemy. Ja takich ludzi nie odtrącam. W niektórych wspólnotach takie osoby może nie są mile widziane, ponieważ no wiadomo, różne są wspólnoty, natomiast my takie osoby w pierwszej kolejności tak naprawdę patrzymy na nich z miłością, ponieważ ja wiem, jak ja byłem i jak Pan Bóg mnie uzdrowił, kiedy ja po ludzku nie potrafiłem znaleźć pomocy. A kiedy Pan Bóg przyszedł z całą mocą i uwolnił mnie i uzdrowił, to ja wiem, że tacy ludzie, kiedy zostaną uzdrowieni, uwolnieni, nie potrafią za Chrystusem też pójść radykalnie, bo wiedzą, że to jest naprawdę król. I wtedy to przynosi niesamowite owoce. I takich ludzi właśnie, jak tutaj siedząca ze mną Kasia, to jest właśnie taki owoc naszej wspólnoty, niesamowity potencjał. Takich ludzi jak Kasia mamy więcej, mamy Martyna, mamy Tomka.
To są ludzie, którzy po ludzku może byli skreśleni, ale po prostu no, Pan Bóg ich nie skreślił, posłużył się nami i to przynosi nam niesamowitą siłę, nadzieję na przyszłość, bo wierzymy, że w przyszłości Polski to młode pokolenia, dlatego też każdą młodą duszę staramy się, no każda młoda dusza jest na wagę złota w tych czasach i Kasia jest tego przykładem. No właśnie, Pani Katarzyno, Pani przyjechała razem z Panem Pawłem, Pani też jest żołnierzem i żołnierzem Chrystusa i żołnierzem Wojska Polskiego, żołnierką, tak się mówi, tak? Tak jest. Jaka jest Pani historia tego owocu żołnierzy Chrystusa, tak pięknie owocem, Pan Paweł Panią nazwał? Owocem tego jest, gdzie stoczyłam walkę też swoją po śmierci mojego taty. Poszłam w złe towarzystwo, nie umiałam sobie poradzić z niczym i się zaczęły moje problemy z nałogami. Zacząłem od alkoholu, później papierosy i narkotyki. Też grałam w siatkówkę i też porzuciłam ten sport. I później mama zadziałała trochę później, bo też nie chodziłam do szkoły i zadziałała w ostatniej chwili, gdzie zgłosiła, żebym trafiła do ośrodka wychowawczego. No i dostałam na sądu list, że mamy wstawić się do ośrodka, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. No ciężko i to były chwile? Były bardzo ciężkie, gdzie byłam zła na cały świat, że tam idę, że niepotrzebnie, że sama sobie poradzę. Ale byłam w ośrodku pół roku i właśnie poznałam Pawła, gdzie była gościem w ośrodku w Rembertowie w Warszawie. Był gościem i podzielił się swoim świadectwem nawrócenia właśnie. No i coś mi zadziałało, jakiś dostałam takie natchnienie, że powinnam się odezwać, że jeszcze mam szansę na powrót do normalnego życia i do powrotu do Boga i do Maryi, do wiary. No i się odezwałam i tak się zaczęła mocna walka duchowa o mnie, która dalej jest i wracam, jestem na dobrej drodze, gdzie urodziłam też synka w młodym wieku. No i dla synka walczę i teraz ostatnio złożyłam przysięgę do Wojska Polskiego, gdzie skończyłam służbę i staram się na służbę zawodową. Czyli ta droga do Wojska Polskiego to też jest taka droga po nawróceniu, tak? To jest jakieś takie pragnienie, tak, które cały czas się nawracam, ale rok czasu omadlałam to i rozważałam, czy wojsko jest dla mnie, czy powinnam służyć wojsku i po przemodleniu rok czasu postanowiłam złożyć dokumenty, no i jestem w wojsku. To takie może trochę nietypowe, bo kobieta w wojsku może nie jest taką oczywistą sprawą. Pani się odnajduje tam? Tak, próbuję się odnajdywać. Po miesiącu stwierdziłam, że to jest na bankę dla mnie to wojsko. Hartować też ducha walki. No i bronić naszej ojczyzny, gdzie teraz, wiadomo, są ciężkie czasy, a kobiety, teraz jest coraz więcej kobiet się zgłasza na służbę. Oprócz Wojska Polskiego jest Pani też żołnierką Chrystusa. Tak. Czyli jest Pani we wspólnocie, tak? Żołnierze Chrystusa. To tak, znaczy, że są osobne jakieś wspólnoty dla kobiet, dla mężczyzn? Czy właśnie to jest piękne, to co Kasia powiedziała, że jest coraz więcej kobiet w wojsku i to samo obserwuję we swojej wspólnocie żołnierzy Chrystusa. Po prostu jak w wojsku normalnym też są kobiety, tak samo w żołnierzach Chrystusa również będą. W momencie, kiedy ekspansja była tej wojowników Maryi i rycerzy Jana Pawła II. Takich męskich środowisk. Tak, zauważyłem, że może to był błąd. I tak troszkę zastanawiałem się nad tym. Oczywiście tak mówię to pół żartem, bo tak do końca nigdy nie było. Wierzyłem w to, że to jest olbrzymi potencjał naszej wspólnoty. No i w momencie, kiedy zaczęły się te strajki kobiet, te nasze kobiety po prostu pokazują piękno. One założeniem wspólnoty żołnierzy Chrystusa jest pokazanie piękna wiary katolickiej, ale też piękna męskości, czyli prawdy, bo na jednej z konferencji oblężenia Jasnej Góry tutaj takie mocne słowa padły pani. Mocne konferencje były dotyczące właśnie męskości
I ja wtedy sobie zrozumiałem, na czym polega prawdziwe męstwo, bo ja tak naprawdę żyłem w kłamstwie, tak? To, na czym to było. Prawdziwe męstwo, podam może przykład, że właśnie to jest bycie z jedną kobietą całe życie. Że to nie jest skakanie z kwiatka na kwiatek, że to nie jest szybki samochód, że to nie jest siła fizyczna, tylko właśnie pokazanie swoim, przekazanie wiary katolickiej na przykład swoim dzieciom, tak? Czy właśnie krzewienie tej wiary z odwagą, czy właśnie poświęcenie swojego życia ojczyźnie, czy rozeznawanie swojej woli, z tego, co mamy robić w życiu Panu Bogu, oddawanie, czyli po prostu nieustanna walka na drodze o życie wieczne, o Królestwo Niebieskie. Natomiast no, mężczyźni w tych czasach są zwyczajnie pogubieni, powpadali w te pałapki, młodzi ludzie. Ja sam byłem przecież ofiarą długie, długie lata, kiedy to męstwo było wypaczone, kiedy nie było tego ojca w domu i po prostu to wszystko było zniekształcone. Kiedy zrozumiałem, że moim ojcem jest Pan Bóg, kiedy otworzyłem się na Jego miłość, Pan Bóg to wszystko zaczyna uzdrawiać, uwalniać. I również w tym momencie, kiedy ten strach kobiet był, to też zrozumieliśmy, jak ważne jest pokazanie właśnie kobietom prawdziwej kobiecości, tego piękna kobiecości i też Fundacja Żołnierzy Chrystusa, która pomysł fundacji powstał na samym początku, kiedy święty Stanisław Papczyński nas uświadomił, jak ważna jest walka o dzieci narodzone, że właśnie żołnierze Chrystusa w pierwszej kolejności muszą ratować tych najbiedniejszych, najbardziej bezbronnych, czyli właśnie dzieci nienarodzone i w momencie, kiedy były te ataki na kościoły, kiedy staliśmy pod tymi kościołami w modlitwie pokojowej, kiedy zobaczyliśmy ogrom tego zniewolenia tych młodych ludzi, ja właśnie po tych mszach z modlitwą, z posługą egzorcysty widziałem po prostu to zniewolenie w oczach, w głosie, w tym, co tam było, można było usłyszeć w tych krzykach demonicznych po prostu tych młodych ludzi. No i tutaj zrozumieliśmy, że nie możemy tylko stać i bronić Kościoła, tylko my musimy wyjść z miłością do tych ludzi. I właśnie takim obrazem miłości jest Fundacja Żołnierzy Chrystusa. Takim obrazem miłości jest ośrodek dla rekolekcyjny, dla takich właśnie ciężkich przypadków, w cudzysłowie, właśnie młodych ludzi, który powstaje w polskim Meczugorje, w Burzynie nad Biedrzą. Pozdrawiam księdza Marcina z tego miejsca. On nam tam dużo pomaga nam to zbudować. Taki budynek chcemy przekształcić właśnie na dom rekolekcyjny, gdzie będziemy mogli właśnie tych młodych ludzi ewangelizować, gdzie na przykład kobiety, które dokonały aborcji lub planują dokonać aborcji, będą żołnierki Chrystusa uświadamiać, że to jest złe, że będą odciągać od tego, bądź będą starały się pomagać psychicznie po tej tragedii. W taki sposób chcemy ratować tych młodych ludzi, bo wiemy, że w tragedii właśnie, ci młodzi ludzie w tych czasach, kiedy są tak zniewoleni telefonami i wszystkimi innymi sprawami, no kwestia jakiegoś kryzysu to jest po prostu moment, tak? I wtedy naszym zadaniem jest właśnie, żeby żołnierz Chrystusa na ten takiej osobie, która się zwróci o pomoc, odpowiedział, pomógł. Bo wiemy, że w ten sposób jest szansa na rekrutację takiej osoby, bo taka osoba wtedy chce dobra, chce wtedy, może otworzy się na łaskę Pana Boga i to jest idealny moment, żeby wtedy właśnie starać się przemycać te wartości w dobrym tego słowa znaczeniu Bóg, honor i ojczyzna w głowy, w serca, w duszę tych młodych ludzi. Właśnie też takim ważnym wątkiem w Państwa działalności dostrzegam jest patriotyzm, prawda? Miłość do ojczyzny. Chyba też jest coś, co jest dzisiaj zapomniane, a takie ważne. No teraz szczególnie to można o tym powiedzieć, prawda, bo widzimy jak media, jak telewizja, jak ludzie, którzy mają świadomość, jak ważne jest budowanie morale Wojska Polskiego w tych czasach, bo przede wszystkim ten żołnierz musi rozumieć, że on ma wsparcie narodu, tak? I to jest bardzo ważne, bo przecież wolność nam nie jest dana raz na zawsze i Pan Bóg nam cały czas pokazuje takie sytuacje, że my musimy ogarnąć się na przykładzie tej pandemii, kiedy to wszystko stanęło, kiedy po prostu ludzie zrozumieli, że to oni nie są pępkiem tego świata, tylko dla osób niewierzących myślę, że to był dobry moment, żeby dobra refleksja, zresztą cały czas jest. No i też Pan Bóg mi dał świadomość, kiedy ja w duszy byłem patriotą. Ja w tym starym swoim życiu kochałem ojczyznę, tylko to było po prostu zakurzone, to było jak jakiś film dobry, żeby sobie obejrzeć jakiś film historyczny raz na jakiś czas. Ja nie żyłem tą miłością do ojczyzny, a w momencie, kiedy postawiłem, no jestem tego idealnym przykładem, jak się stawia Pana Boga na pierwszym miejscu, Pan Bóg stawia zaraz miłość do ojczyzny na drugim miejscu, wszystko porządkuje.
i zrozumiałem, w jakiej, jak laicyzacja wpływa właśnie na demoralizację młodych ludzi, gdzie te wartości narodowe są wypierane przez obce media, jak obcym siłom zależy na tym, żeby młody człowiek nie kochał swojej ojczyzny, żeby nie znał historii, prawdziwej historii. No i to tutaj musimy naprawdę tych młodych ludzi wskrzesić w nich miłość do ojczyzny. A kto to zrobi lepiej niż sam Pan Bóg? Jedną z takich patriotycznych, chyba tak można powiedzieć, akcji najbliższych żołnierzy Chrystusa będzie blok różańcowy na Marszu Niepodległości już niedługo, 11 listopada. Tak, zapraszamy oczywiście. Zapraszamy 11 listopada na Marsz Niepodległości. My, jako żołnierze Chrystusa, jako rycerze Jana Pawła II, wspólnie z naszymi braćmi, z potężną, wspaniałą wspólnotą rycerzy Jana Pawła II, zapraszamy Was wszystkich na pod Hotel Marriott. Tam się zbieramy o 12.30 w takim pokojowy, piękny, modlitewny, patriotyczny sposób. Pragniemy pokazać miłość do ojczyzny w takim polskim, katolickim wydaniu. Będziemy się modlić, będziemy śpiewać pieśni patriotyczne, będziemy z dumą reprezentować naszą ojczyznę, będziemy czuwać nad porządkiem tego marszu, ale i też porządkiem w naszej ojczyźnie. A w jaki sposób? Bo będziemy uzbrojeni, będziemy mieć przy sobie najmocniejszą broń, jaka istnieje na świecie. To jest różaniec święty, właśnie za słowami świętego Maksymiliana Kolbe, kiedy powiedział, że idę strzelać do szatana, kiedy szedł się modlić na różańcu. Oczywiście my tutaj w sposób pokojowy, ale modlitewny, i zdajemy sobie sprawę z potęgi tej modlitwy, także wierzymy, że ten blok różańcowy ma olbrzymie znaczenie dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń. Jakie są jeszcze inne działania żołnierzy Chrystusa? Wspominał Pan o płycie na przykład, którą żołnierze wydali. Płyta jeszcze nie została wydana, natomiast kompletują się utwory. Czyli dopiero będzie. Tak, płyta niedługo się... Myślę, że możemy już zachęcić do słuchania. Tak, na stronie, na YouTubie Żołnierzy Chrystusa są wszystkie utwory, które zostały w tej chwili nagrane. Inicjatywa tej płyty powstała w taki sposób, że nakręciliśmy utwór promujący nasz Inspektorat Wolność i Niezawisłość Warszawa, gdzie ten inspektorat jest owocem właśnie obecności naszego dowódcy, który jest w świętej pamięci, dowódcy pułkownika Leszka Mrożkowskiego, który podczas jednego z meczów Legii usłyszał z gardą młodych ludzi cześć i chwała bohaterom. On wtedy po prostu bardzo się wzruszył, zrozumiał w tym momencie, że to, o co walczył, że ten testament trzeba przekazać dalej. Tym impulsem właśnie było założenie Inspektoratu Wolność i Niezawisłość Warszawa. Dzięki łasce Pana Boga my tam włączyliśmy się w te działania. Pan pułkownik stanął na naszej drodze, a my z kolei stanęliśmy na drodze Pana pułkownika i oddaliśmy w pierwszym utworze hołd właśnie Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Kolejny utwór to było zaproszenie różnych artystów, którzy są osobami wierzącymi, którzy nie boją się publicznie śpiewać, a przede wszystkim inicjatywa powstała temu, aby pokazać, że również muzyka chrześcijańska, katolicka nie musi być obciachowa, czyli chcemy pokazać na każdej płaszczyźnie piękno wiary katolickiej, i też właśnie takim pomysłem jest płyta Żołnierzy Chrystusa, która wierzymy wkrótce ukaże się i młodzi ludzie, mam nadzieję, że będą jej słuchali. Może powiedzmy naszym słuchaczom jeszcze kilka słów o takiej też ważnej inicjatywie, o której już parę słów padło, ale myślę, że warto jeszcze może coś dodać. Różaniec, męski różaniec. To jest coś moim zdaniem niesamowitego. To zaczęło się w Warszawie, prawda? Ale teraz to już przeszło chyba wszelkie wyobrażenia. To już jest wszędzie. Tak, to jest najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych inicjatyw, jaka powstała przynajmniej na przestrzeni mojego nawrócenia. No, mam ten zaszczyt poznać właśnie na jednej z pielgrzymek na oblężenie Jasnej Góry właśnie, którą organizowaliśmy. Tam włączył się tą pielgrzymkę pan Artur Wolski, którego serdecznie pozdrawiam. On po jakimś czasie mówił, że między innymi ten wyjazd był impulsem, ta męska pielgrzymka, żeby właśnie ten męski różaniec powstał. To jest jego pomysł. Podzielił się z tym pomysłem z Janem Siennickim, też wspaniałym człowiekiem, takim Polakiem, katolikiem. I oni zwrócili się później do nas, do Wojowników Maryi, do rycerzy i po prostu, i coś urodziło się, coś niesamowitego.
już te pierwsze różaniec, drugi, trzeci, to było czuć niesamowitą moc. Tam pojawił się obraz Matki Bożej Łaskawej. Tam zrozumieliśmy, że Matka Boża Łaskawa jednoczy nas pod swoim płaszczem. Męskie wspólnoty mają to do siebie, różne wspólnoty, że tam iskrzy, że ten męski temperament, ta pycha jednak często robi nam różne problemy, natomiast Matka Boża Łaskawa to potrafiła utemperować i tam w każdą pierwszą sobotę miesiąca wspólnie uczestniczymy w męskim różańcu, w katedrze świętego Jana z Eucharystii, a później jest przemarsz taki wojskowy mszyku, co ma symbolizować, że my jesteśmy, symbolizujemy Chrystusa, czyli porządek. Idziemy takim z modlitwą, z litanią do świętego Józefa pod figurkę Matki Bożej Pacławskiej. Tam w wojskowym szyku modlimy się publicznie na różańcu, spełniamy pięć warunki pierwszych pięciu sobot miesiąca, które nie ograniczyły nas te pięć pierwszych sobot miesiąca. Będziemy się modlić do końca naszych dni, te pierwsze soboty. No i to po prostu zaczęło tak iskrzeć. Zaczęły powstawać kolejne męskie różańce. My jako żołnierze Chrystusa byliśmy u braci Węgrów nawet w Budapeszcie, gdzie też zainicjowaliśmy ten męski różaniec. Wierzymy, że to jest moment, kiedy on teraz będzie budził Europę, czyli rzeczywiście te słowa świętej Faustyny, że ta iskra wyjdzie z Polski, które powiedział Pan Jezus świętej Faustynie. No, mamy świadomość, że to się dzieje. Tutaj jest kwestią wiary. Wiemy, że to wszystko jest warunkowe, że to wszystko od nas zależy, ale jeżeli rzeczywiście ten polski mężczyzna zacznie od siebie nawracać świat, czyli od samego siebie. Później zwróci się do swojego dziecka, do żony, do proboszcza, pokaże, że jest, że chce walczyć o te wartości, to rzeczywiście to może powodować niesamowite zwroty w naszej ojczyźnie, takie bardzo pozytywne, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość. Mężczyźni walczący, ale pod dowództwem kobiety, Maryi. Mówił Pan o tym, czym jest męskość, ale właśnie mamy też żołnierkę Chrystusa, mamy też zwrot żołnierzy Chrystusa w kierunku kobiet, na przykład właśnie takich, które myślą o aborcji. Czym jest kobiecość w takim razie, Pana zdaniem? Myślę, że to może też jakaś taka zachęta. Kobiecość to jest kwintesencja piękna Matki Bożej. To jest odbicie Maryi, tak samo jak taka męskość jest odbiciem Chrystusa dla nas. Ale też oczywiście naszą królową jest Matka Boża. Także to jest piękno Ducha Świętego. Piękno, czyste piękno pokory, której tak często mi osobiście brakuje. Zdaję sobie sprawę, jaki jestem pyszny, jak często tutaj Pan Bóg stara się mnie doprowadzić do porządku. Ale też bardzo często widzę piękno kobiet poprzez ich odwagę, bo naprawdę w naszej wspólnocie, tak, tu właśnie przykładem jest Kasia, jest mnóstwo kobiet, które są bardzo często bardziej aktywne, bardziej odważne od niejednego mężczyzny. Także potrafią nas wpędzić w kompleksy i to też jest tak, daje do myślenia, że polska kobieta jest naprawdę bardzo odważna, jeżeli jest sobą, jest bardzo piękna, bo często właśnie w tych czasach kobiety, te rany, które wynikają z jakichś konsekwencji grzechu, czy to rodziców, czy to ich błędów, bardzo często starają się zatuszować w taki sposób nienaturalny. I właśnie kiedy kobieta odkryje Chrystusa w spowiedzi, kiedy odkryje Boga w sakramentach, zaczyna właśnie jaśnieć na kształt Matki Przenajświętszej. I to jest piękno kobiety, które byśmy chcieli wskrzesić jako żołnierze Chrystusa w naszej ojczyźnie, w naszych kochanych, pięknych Polkach, odważnych matkach Polkach. Gdzie można znaleźć żołnierzy Chrystusa? Jeśli teraz ktoś nas słucha, zapragnął dołączyć, zapragnął dowiedzieć się czegoś więcej, gdzie można szukać? Najlepiej, wiemy, że jakim potencjałem są te media, tak? No i też chcemy skorzystać na tym, czyli najlepiej napisać do nas na stronie internetowej czy na fanpage'u Żołnierzy Chrystusa, czy Żołnierzy Chrystusa Warszawa. To są takie dwa fanpage'e główne i też dużo podszywa się też, wiadomo, że ten internet jest też dobry i niedobry. Natomiast można nas spotkać na Męskim Różańcu w Warszawie, w Lublinie, w Jaworze. Można nas spotkać na ulicy Kawęczyńskiej 53 w Warszawie, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, teraz co drugi poniedziałek o godzinie 19. Ale myślę, że najlepiej do nas napisać przez fanpage i tam odezwiemy się i pokierujemy.
Ja przypomnę Państwu tylko, że dziś naszymi gośćmi na antenie Radia Niepokalanów byli pan Paweł Jaworski, założyciel Żołnierzy Chrystusa, i pani Katarzyna Eckert, mama, żołnierz Wojska Polskiego, też żołnierka Chrystusa. Dziękuję Państwu za tę rozmowę, za to, co Państwo powiedzieli naszym słuchaczom. I mam taką propozycję, żebyśmy to nasze spotkanie zakończyli modlitwą. Może właśnie obejmując tych wszystkich ludzi, którzy nas słuchają, którzy z jednej strony może właśnie mają pragnienie, by porzucić swoje stare życie i usłyszeli w Państwa świadectwie, że to jest możliwe, żebyśmy objęli ich tą modlitwą Żołnierzy Chrystusa. To może pomodlimy się taką modlitwą, którą często modlimy się na naszych spotkaniach. Chrystus ze mną, ten krzyż ja czczę jako zbawienie moje. Krzyż przecina miecze, krzyż rozwiązuje pęta. Krzyż jest na duszy mojej. Krzyż jest moją wolnością. Krzyż jest znakiem wszechmocności. Krzyż mi od wszystkiego teraźniejszego i przyszłego niechaj broni przyczyną Panny Przenajświętszej. Wszyscy święci aniołowie, przybądźcie mnie na pomoc największemu grzesznikowi. Proszę was, wszystkie władze niebieskie, żeby żaden nieprzyjaciel zaszkodzić nie mógł mi, ani w domu, ani w drodze, ani w ogniu, ani w wodzie, ani śpiąc, ani robiąc. Oto krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uciekajcie w strony przeciwne. Zwyciężył lud z pokolenia lwa, korzeń Dawida. Ach, Zbawicielu nasz Jezu Chryste, zbaw nas dziś i każdego dnia żywota naszego. Krzyżu Chrystusa broń nas. Krzyżu Chrystusa uwolni nas od wszelkich niebezpieczeństw. Amen.